Czy pragniesz? W liście Jana czytamy słowa. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Widzimy, że Jezus zwraca się do osób, które pragną, które mają pewne braki i niedobory. I do tych się zwraca. Kiedyś, kiedy miałem 17-16 lat, byłem też taką osobą, chodziłem z pragnieniem poznania Boga. Nawet nie wiedziałem, że to pragnienie ktoś może zaspokoić, bo nikt mi o tym nie powiedział. Także zaczyna się od pragnienia. Przyjdzie do mnie. Czyli trzeba pewien wykonać ruch. Trzeba powstać, pójść w jakimś kierunku i niekoniecznie jakimś kierunku. Trzeba się udać do odpowiedniego kierunku, jakim jest punkt JC, czyli Jezus Chrystus. Pije. Kolejna, trzecia rzecz to pije. I kiedy miałem te 17-16 lat, zacząłem chodzić właśnie na lekcje religii w liceum i kiedy słuchałem swoich kolegów, oni opowiadali o Bogu i opowiadali o tym, że Bóg odpowiada na modlitwy. Kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, rzeczywiście Bóg zaczął odpowiadać. I to były takie próbne kieliszki małe wody, takie jak mamy w hipermarkecie, kiedy nas niektóre panie częstują do przetestowania. Tak sobie testowałem tą wodę. Ta woda miała różne smaki, miała różne kolory, ale rdzeń tej wody był taki sam. I w pewnym momencie uwierzyłem, że Jezus Chrystus jest tą jedyną wodą, która potrafi zaspokajać moje potrzeby. Co się później stało? Ostatni, piąty punkt w schemaciku. Mianowicie otrzymałem Ducha Świętego. Ducha Świętego, który dał mi świadomość, że jestem dzieckiem Bożym. Ducha Świętego, który daje mi swoje owoce i Ducha Świętego, który daje mi swoje dary. Ducha Świętego, który zaczyna tryskać jak strumienie wody żywej ze mnie. Oczywiście to ciśnienie tych strumieni czasami się zmienia. 10 barów, czasami 5 barów, w zależności od pewnych etapów. Niemniej jednak cały czas tryska. Nie chcę powiedzieć, że to jest schemat jednorazowy, który odnoszę do moich przeżyć właśnie z młodości, ale muszę powiedzieć, że ten schemat używam codziennie, gdyż mam wiele pragnień po to, by Bóg działał więcej i bardziej w moim życiu, by te wody jeszcze w większym stopniu wypływały. Także taki schematyczny, taki schemacik dla mojego życia, gdzie po prostu w różnych obszarach go sobie używam i jako człowiek wolny, twórczy pływam. Dzięki.